Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z serii Forza Horizon RP. Moi drodzy, fantastyczna wiadomość. Krzysiek dostał robotę na takiego gościa, który szuka okazji sprzedażowych i szuka okazji wśród zniszczonych samochodów i je restauruje. Także myślę, że to będzie ciekawa opcja na zarobek na początek, póki jeszcze nie ma żadnego samochodu nasz Krzysio. I pracodawca zrobił miły gest, bo wysłał po nas taksę. Zobaczcie, przyjechała sobie taksówka i jedziemy na miejsce. Będziemy musieli się z nim spotkać. Dostaniemy od niego taki służbowy, byle jaki samochód, żeby tylko dojechać na miejsce i sprowadzić zniszczoną furę do mechanika. I o co chodzi z tym zniszczonym samochodem? Ponoć jest to klasyk, którego mamy sprowadzić. Jest bardzo, bardzo zniszczony i ledwo co jeździ, ledwo co odpala. Będziemy musieli go sprawdzić, doprowadzić do porządku, no i chyba sprzedać. Oczywiście dla nas działka ze sprzedaży nie interesuje, bo to jest tylko i wyłącznie dla szefa. Dla nas hajs będzie za robociznę, czyli my musimy dojechać na miejsce i ten samochód zdać, także no naprawdę jest dzisiaj fajna robótka do zrobienia. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ziomek, który poluje na te samochody, który szuka okazji, to jest po prostu zwykły gości, który sprzedaje sobie, jak się na nich mówi, handlowiec, no. Czy miecie od samochodów? Nie no, Krzysiek się tam nie będzie z niego naśmiewał, no ważne, że jest robota. To jest jakiś tam daleki znajomy ojca Krzyśka, także... Ale fajnie brzmi ta taksa, nie? Jest jakiś daleki znajomy ojca Krzyśka, więc to jest tak troszeczkę po znajomości, ale też nie do końca, no bo Krzysiek musi się wykazać przy pierwszej robocie, żeby ewentualnie dostać jakieś tam późniejsze zlecenia, no nie? Tutaj sami niebezpieczni kierowcy. Gdzieś tutaj chcą się ze mną ścigać czy coś. A na szczęście teraz jedziemy sobie taksą, że nie musimy się nimi przejmować. Bardzo miło ze strony pracodawcy nowego, że wysyła po swojego nowego pracownika samochód, no nie? No ale to jest taki plusik, jak się czasami załatwia jakieś sprawy po znajomości. Tak jak w przypadku Krzyśka ojca, prawda? No i dojeżdżamy już na miejsce. Tutaj nasz handlarz samochodami ma swoją chatkę. No i weźmiemy teraz jego furę i pojedziemy odebrać samochód. Szefu, dał nam takie stare Subaru, żebyśmy dojechali do celu. To jest takie stare auto, zobaczcie. Ledwo co jedzie. Ale kurde, Krzysiek sobie jakoś radzi. Powoli, bo powoli. Tutaj wszystko, co może, to będzie nas wyprzedzać. No i trudno, kurczę, od czegoś trzeba zacząć, nie? Dobrze, że szefo w ogóle nam jakikolwiek samochód dał, żebyśmy dojechali sobie do celu, a jakby nie dał, to i tak byśmy sobie wynajęli taksę i byśmy dojechali do celu, co nie? Pewnie, że tak. Po mamę nie musimy dzwonić, to jest najważniejsze, wstydu nie ma, prawda? Pojedziemy sobie Subarką, to jest takie stare Subaru, ledwo co jedzie, zobaczcie, 90 km na godzinę w 15 sekund, kurczę, no jest tragedia, ale trudno, trudno. Zobaczcie, jaką mamy ciekawą wycieraczkę z tyłu, no nie? Taka wielka się wydaje w tym samochodzie. Pogoda się chyba zaczyna psuć, zaczyna wiać. Mam nadzieję, że nie ma leci jakiegoś deszczu czy coś. Musimy wydostać ten samochód ponoć z jakiegoś błota czy coś. I ono jest tam mocno uszkodzone. Może być problem w ogóle, żeby nim jechać jakoś prosto. Ale zobaczymy, może nie będzie tak źle. No i tak jak myślałem, kurde. I co teraz, Krzysio? Będziemy przez deszcz jechać, nie? Słabiutko, słabiutko. To będzie jeszcze większe błoto niż początkowo było, co nie? Zobaczcie, jak w tej Subarce fajnie się zegary świecą. Prawdę mówiąc, gdyby Krzyśka było stać na takie auto, nie pogardziłby, nie? Jakiś tam tunik by się zrobiło. Tu już tutaj słychać jakąś turbosprężarkę. Się wszystko Krzyśkowi bardzo, bardzo podoba, no. Zobaczymy, zobaczymy. Pod górę ciężko, o kurczę. Ledwo stóweczka, ja nie wiem ile tu jest koni. Ale ten samochód jest naprawdę bardzo, bardzo słaby. Krzyśkowi by wystarczył, nie? Nie musiałby dzwonić po taksówkę, czy prosić tam tatę, czy mamę o samochód. Ale... to jest samochód szefa, właściwie to on tym nie jeździ, to jest tylko taki właśnie samochód na takie o roboty jak teraz. Nikt go nie chciał kupić, a pracownik sobie pojedzie, no nie? Gdzieś tam go kiedyś zdobył sobie, pomyślał, a zostawię go sobie, niech pracownicy sobie troszeczkę nim pojeżdżą, prawda? A my chyba dojechaliśmy już do celu, zdaje się. Tak, bo to jest to miejsce, gdzie musieli zjechać i poszukać tego auta, bo ono gdzieś tutaj stoi. O, tu będzie straszne błoto. Ech. Zobaczcie, co tu się dzieje. Dobrze, że mamy napęd na 4 koła, nie? Może jakoś stąd wyjedziemy. Może jakiś taki tor przeszkód. Tutaj ma być gdzieś to auto? Starość? Już całe Subaru szefowi ubrudziłem. Ale nie będziemy czyścić, ważne, żebyśmy dostarczyli nową furkę, znaczy nową. Nowa to ona może kiedyś będzie. Naprawa może potrwać, nie? Strasznie, strasznie, moi drodzy. Straszne to auto jest. Jakby uszkodzone czy coś? Czekaj. Nie, no tu wszystko w porządku, jest jedynie chyba hamulce trochę zużyte, ale nie na tyle, żeby się tym przejmować, prawda? Jest w porządku. No i Krzysiek znalazł naszą zgubę. To jakiś stary Volkswagen, cud, że odpalił i że elektryka jeszcze w nim jako tako działa. Jest zniszczony, nie wiadomo jak tam uszkodzenia mechaniczne, co tam trzeba w nim wymienić, ale jest padaka totalna. Zobaczcie, jak powyginana jest karoseria, przecież tu będzie trzeba... No, w sumie ten element tutaj... Nawet tak w miarę równo wygląda, nie? Chyba ten jedyny błotnik, no i dach wygląda w porządku. Samochód wygląda jakby uczestniczył w jakimś derby albo coś, no nie? Chociaż na rajdówkę to on chyba nie wygląda. Jakiś stary Volkswagen. Dobra, no to co? Próbujmy nim w takim razie wyjechać stąd. Zobaczmy w środku jak to wygląda. Karmann. Daje gazu, ale nic się nie dzieje. Się kuśne. W coś ty się wpakował. Powyginane wszystko. Ej, wiecie co? Dobrze, że my tu z Krzyśkiem będziemy mieli drogę z góry teraz. Bo pod górę to ja nie wiem, czy on by dał w ogóle radę. Biegi jak długo się zmieniają, czekajcie. On ma zderzak przedni zniszczony w 100%, progi zniszczone, wszystko do wymiany jeśli chodzi o karoserię praktycznie. Silnik 14% uszkodzeń, nie tak źle i tak samo sprzęgło, ale jeśli chodzi o skrzynię biegów i to jest masakra. Karoseria cała zniszczona, no jest porażka. Ale spoko, może jakoś dojedziemy. Zobaczmy, czy wbija się. Dobra, trójka się niestety... wbija się jednak, ale bardzo długo. Czwórka się wbija. 4 biegi mamy, okej. Powinniśmy sobie jakoś dać radę. Trzeba bardzo, bardzo długo czekać, aż nam ten bieg się faktycznie wbije. Okej. No to jedziemy z tym. Zobaczcie, mamy praktycznie cały czas z górki, więc nie jest źle, nie? Musimy uważać, żeby się nie zderzyć. Ściąga go chyba... na lewo i na prawo go ściąga. Takie mam wrażenie. Czekaj. Na razie jedzie prosto, ale tak raz mi ściągnął, jak dodałem gazu. Zaraz zobaczymy. Będziemy jechać na prostej drodze, równej, nie z górki. To zobaczymy, co ten samochód zrobi, czy będzie go ściągało, czy nie. No, chyba nie jest tak źle. Jeśli chodzi, ale układ prowadzenia 51% uszkodzeń. Kurde, jeszcze się spychałem, jakieś eskorty. Uff. Wiecie co? Młody nigdy nie ma lekko. Zawsze musi mieć trochę pod górkę, nie? Tak, 51% uszkodzeń. Zobaczmy, co ta bestia potrafi. Tutaj chyba zegary mamy... A, w kilometrach na godzinę. Spoko. Napęd oczywiście na tył. Co nie jest często spotykane w tych nowych Volkswagenach, nie? Właściwie chyba w ogóle nie jest spotykane w Volkswagenach, tak się zastanawiam teraz. Jest, jak ta czwórka długo się wbija. Szkoda gadać. Stare auto. Ja nie wiem, co tam szefo będzie chciał zrobić z tym samochodem, czy jakiś tuning, czy po prostu odrestaurować i sprzedać oryginał. To chyba byłoby najlepsze, nie? Bo ludzie często cenią sobie oryginalne jakieś tam doznania z jakiegoś takiego klasycznego auta, a to na pewno jest jakiś fajny klasyk, którego można odrestaurować. No ale póki co to padaka. Takie coś mieliśmy dzisiaj przeczucie, że Krzysiek jeszcze zatęskni do tego Subaru szefa. Teraz chyba tu musimy skręcić. Krzycho musi poznać te okolice, więc tak troszeczkę kluczy. Ale myślę, że dojedziemy do celu jakoś. On chyba dobrze jedzie, nie? O, na trójce jest lipa, zobaczcie. Jadę pod górę, gaz do końca, prędkość spada. No jest porażka, nie wiem ile on ma takich realnych koni mechanicznych teraz. Silnik uszkodzony w 14%, no coś tam powinien ciągnąć, ale skrzynia biegów też oberwała i to dosyć mocno, chyba najmocniej z tych takich mechanicznych uszkodzeń typowo, nie? No jest słabo, słabo. Szefa ma tutaj w pobliżu lotnisko, także może tam testować sobie jakieś auta, może da Krzyśkowi podriftować jakimś gruzem w końcu, nie? Zlitowałby się nad chłopakiem, przecież widzi, że w oczach jego tu ogień! Ogień, on się pcha do jazdy super samochodami. Gdzie tam do super samochodów jeszcze? Człowiek. Jedzie to czy nie jedzie? Ja się już drugi raz tak nie rozpędzę chyba tym autem. Zaraz mi wybuchnie czy coś. ale już 80 km na godzinę, także te uszkodzenia wcale nie są jakieś bardzo duże. Nie jest tak źle chyba z tym autem. Skrzynię biegów się wymieni, karoserię się powymienia i będzie jeździć, nie? Nie wiem, czy szefowi będzie się to opłacało, no bo części zamienne do tego auta są chyba raczej trudno dostępne, nie? Chciałem zredukować, żeby szybciej pojechać, ale nie. Tutaj nie ma czasu na redukcję. W momencie, kiedy redukuje się bieg, czy w ogóle zmienia się bieg, samochód zwalnia. W ogóle jest kosmos. Dobra, zajeżdżamy do szefa. Trzeba auto odrestaurować. Nie wiem, czy szefa będzie zmieniał kolor, czy coś. Ale na pewno będzie trzeba to wszystko ponaprawiać, bo jest strasznie. Jest po prostu strasznie. Felgi wyglądają całkiem porządnie. I od naszej jazdy w deszczu autko trochę się oczyściło, ale... no, roboty to przy nim będzie sporo, co nie? Krzycho nie gustuje w takich autach, takich starszych. Bardziej woli jakieś lata 90, wczesne lata 2000. Coś koło tego, ale nie taki starość. Karoserię na szczęście udało się naprawić. Wymieniamy sobie tarcze hamulcowe. Zawieszenie tam było chyba do wymiany, nie? Wymieniamy sobie. Ja właśnie tak się zastanawiam, czy to jest rajdówka, czy to nie jest rajdówka. Wymieniamy zawieszenie. Tam jeszcze coś z silnikiem było nie tak, no nie? Trzeba też ponaprawiać. Także tutaj porobimy jakieś takie podstawowe wymiany. Bez szału, bez żadnych tam jakichś hardkorowych ulepszeń, ale trzeba to porobić, żeby samochód jakoś jeździł i cieszył następnego nabywcę, prawda? Myślę, że po takich drobnych dostosowaniach będzie w porządku. Krzycho zaraz jeszcze go przetestuje. Wymienimy także opony. Tu możemy chyba dać takie typowo staromodne, także bardzo fajnie możemy dodać. A tutaj chyba szerzej z tyłu nie trzeba, nie? Mocy i tak nie mamy dużo. A jeśli chodzi o felgi, to zostawimy te, które są. Żadnych dystansów chyba nie trzeba tu ładować. Zostawimy tak jak jest. Jest wszystko w porządku. Tutaj można jeszcze się pobawić w jakieś dodatkowe zderzaki. No tutaj mieliśmy sporo uszkodzeń z przodu, także możemy sobie wymienić na jakiś tam inny. Z tyłu może, o, możemy na dach jeszcze założyć sobie taki, jak to się nazywa, kosz dodatkowy. A załóżmy sobie, zamontujmy. I z tyłu możemy wymienić także zderzak, chociaż ten standardowy jest spoko, no to jednak lepiej wymienić na nowy, niezniszczony. I furka chyba gotowa. A tak, właśnie, jeszcze wymienimy sobie sprzęgło i skrzynię biegów, bo ta, która tutaj była, no jednak była straszna. Także ją wymienimy. Tam jeszcze coś z dyferencjałem było nie tak, to też sobie ten dyferencjał tutaj podmienimy, no i chyba wszystko mamy połatane. Teraz czas przetestować furkę, no nie? Samochód jest bardzo lekki, bo waży 830 chyba 1 kg, także tutaj naprawdę nie potrzebujemy dużo mocy, żeby autko jakoś jeździło. I no mamy chyba jakieś 83 konie, kilowaty, o 83 kilowaty, czy konie mechaniczne? Chyba kilowaty, nie wiem czy dobrze spojrzałem. Także no nie ma tutaj dużej mocy, ale ważne, żeby auto jakoś lepiej się zbierało, prawda? Wszystko mamy ładnie naprawione, skrzynia biegów wymieniona i dostrojona. Mamy tutaj 5-biegową skrzynię biegów manualną bodajże. Raczej to nie są czasy, kiedy był automat, chociaż nie wiadomo, różne to były kiedyś samochody, nie? Wszystko mamy ładnie naprawione, także samochód możemy wziąć na testy do miasta. No myślę, że... Biegi ładnie wchodzą, szybciutko. Teraz to tak. Dobra, nie będziemy tak pędzić w mieście. Przejedziemy troszeczkę przez miasto i zobaczymy jak będzie na gdzieś tam na bezdrożach. Tam przetestujemy, albo na autostradzie przetestujemy może prędkość maksymalną tej furki i zdamy relację dla szefa. No, Krzychu chyba dostanie fajną wypłatkę z tego, dlatego że u Jezu, jesteś wariaci, tutaj jakieś nocne wyścigi. Klimaty Krzycha. Musimy tak, zabrać wypłatkę od szefa. Zobaczymy, ile nam wypłaci, nie? No raczej nie będzie nas stać po pierwszej wypłacie na jakiegoś tam gruza czy cokolwiek, chociaż nie wiadomo. Z tego samochodu jakbyśmy mieli jakiś procent ze sprzedaży, to myślę, że kasa byłaby naprawdę spoko. Ale no niestety. Jeszcze mamy za krótki staż, żeby tutaj dostawać jakieś procenty. Cholera, mała stłuczka. Mam nadzieję, że... O, że karoseria obrywała. Spoko. Szef powiedział, żebym się nie przejmował takimi pierdołami. Jak będziemy mieli tam... Jezus, teżak. 21%. Od takiej małej kraksy to jest porażka. A mechanicznie? Łozi... Już prowadzenie 4,2% uszkodzeń. Takiego małego zderzenia. Trzeba uważać, będzie trzeba znowu samochód restaurować. Dobra, dojeżdżamy powoli do autostrady. No myślę, że osiągi jakoś nam tam bardzo nie spadły. Może troszeczkę autkiem bujać przy wyższych prędkościach, ale może nie będzie tak źle. 4% uszkodzeń to nie jest tak dużo. Zaraz zobaczymy. Dobra, musimy chyba redukcję zrobić. Ładnie, 135 km na godzinę. To już strach takim starym autem śmigać tyle, nie? Szaleni ludzie, ty. Ten zmienia tu... Kurczę, krzywo, bo my zaraz samochód rozwalimy, jak tak dalej będzie. Autobusy, nie autobusy. Strasznie duży ruch. Dobra, zjeżdżamy. No gdzieś koło 150 km na godzinę by osiągnął. Takiej maksymalnej, że maksymalnej prędkości nie ma co testować, bo jak widzicie bardzo duży ruch jest i możemy naszą całą pracę tutaj zniweczyć przez to, że uderzymy w jakiś samochód. Tutaj jakieś wymuszenia. Jezu, trzeba uważać na tych drogach, bo można auto uszkodzić bardzo, bardzo szybko. Jeszcze szybciej jak się je naprawiło, nie? Kruk. O kurczę. Prawie by było zderzenie. No i proszę bardzo, cały dzień roboty. Musieliśmy sprowadzić furkę, ponaprawiać ją z szefem, bo Tomek to się... Krzysiek, przepraszam. Krzysiek jeszcze się tak nie zna na naprawianiu samochodów. Więc coś tam u szefa podpatrzy. Ej, ładnie całkiem zakręty bierze. Właśnie, może skoro samochód jest taki lekki, to powinien sobie świetnie radzić na zakrętach, nie? Tu widzę, że on naprawdę ładnie sobie radzi. Ja przypominam, mamy tutaj bardzo wąskie kapcie. Dobra. I zajeżdżamy. Oddajemy samochód. Trochę się uszkodził, no ale jak samochód nie jeździ, to też jest źle, nie? Samochód musi jeździć. A to przy okazji, że wracał sobie z roboty, to zabierze Krzyśka ze sobą do domu. No i na tym kończy się dzień pracy Krzyśka. No dzisiaj żadnych wyścigów, żadnych driftów. Niestety Krzycho jeszcze nie ma swojego gruza, żeby polatać. Ale myślę, że coś tam z szefem się dogada i szefu pożyczy mu jakiś samochód do testów. Niedaleko tutaj jest taki plac zabaw dla początkujących wojowników, drifterów. Także myślę, że szefo pożyczy Krzyśkowi furkę do driftu. Właśnie mijamy tutaj. Tak, będzie taki plac testowo-driftowy. A kto wie, może szefo coś tam zainwestuje i Krzyśkowi zasponsoruje jakiś nowy samochodzik. Może niekoniecznie nowy, ale... No zobaczymy, zobaczymy. A tymczasem, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie o tym, aby zostawić subskrypcję czy łapę. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Chaos!